Polski na otwarciu kolejnej wystawy naszej dużej czy wielkiej galerii. Tym razem gościmy artystów z Łodzi, nie pierwszy raz, nie drugi, nie dziesiąty. Ale jest to specyficzna wystawa, zresztą sam tytuł mówi na granicy Akademii, czyli, jak to pan profesor Fagman powiedział, wszystkie pokolenia twórców związane z łódzką prześwietną uczelnią, której to patronuje znamienity Szczemiński. Żeby się pokazywać różne środowiska akademickie, takie denomne czy z nazwy, no one jednak funkcjonują, te akademie, jest już chyba w sumie 9 w tej chwili, jeżeli się nie mylę. Jedna z nich przemianowała się nawet ostatnio na uniwersytet. Tak. Ale no jest to dosyć duże skupisko twórców, pedagogów, studentów, którzy aspirują do bycia artystami i na pewno ze względu na lokalne tradycje, na pewne przyjęte kanony nauczania czy pewne preferencje, te środowiska się różnią. No oczywiście szukanie tutaj siatki przyczyn byłoby bardzo żmudną pracą, ale na pewno każda z akademii, nawet jeżeli nie robi tego w pełni świadomie, to podświadomie jednak chce się czymś odróżniać. Jest to albo proporcja w ilości wydziałów, czy w specjalizacje. Jest to zawsze też kultywowanie tradycji, tak jak w przypadku właśnie Łodzi, to jednak jest osoba Strzemińskiego, zresztą patrona Akademii i również twórczość Katarzyny Kotlow. Ale patrząc na tę wystawę możemy zobaczyć, na ile teraźniejszość rzeczywiście nawiązuje do tej przyszłości. W tym sensie wystawa też jest, że tak powiem, refleksyjna. Bardzo gorąco podziękować Centrum Rzeźby Polskiej, ludziom, którzy to centrum prowadzą, za możliwość zorganizowania tutaj tej wystawy. Ona jest dla nas bardzo ważna. Ta edycja ze względu na miejsce Orącka to szczególne, bardzo specyficzne miejsce, z którym jesteśmy też bardzo związani. Często tu przyjeżdżamy. Również i przecież z tego powodu, że jest tak wspaniałe wnętrze, że się właściwie urządzanie tutaj wystawy było ogromną przyjemnością i niezależnie od rezultatu, jak to Państwo ocenią, to nam to dosyć łatwo poszło. Są wnętrza piekielnie trudne, a to wnętrze organizuje od razu. Ono jest takie, że stabilizuje, powoduje, że to urządzenie jakoś samo się toczy, który poruszyliśmy na granicy Akademii. To jest taki przekrój wiekowy, ponieważ tych najmłodszych od tych najstarszych to 50 lat dzieli. I ta wystawa właśnie się nie nazywa ani Akademia, ani poza Akademią, tylko na granicy Akademii. Więc coś takiego, co w tak dosyć konserwatywnej instytucja, jaką jest Akademia, no z definicji z tego, czym się zajmuje, prawda, czy w oparciu o historię, o doświadczenie, a jednocześnie studenci podglądają te osoby, oglądają jak najczęściej, chcieliby, no bo szuka jakiejś weryfikacji tych słów, prawda, które tam się przerywają codziennie w postaci tych realizacji. No i stworzyliśmy tą wystawę. Ja chcę powiedzieć, że również pomysłodawcą był jeszcze nieobecny dzisiaj Kamil Błyskowski i te pierwsze edycje robili wspólnie z Jolą Wagner, natomiast tą robimy, we drugie właśnie zrobiliśmy z obecnym tutaj Arturem Krzanowskim, Bogdanem Weibergiem. I ten nurtuj po prostu. Dlaczego ten temat gdzieś tam podzieliliśmy i kontynuujemy? Ponieważ temat akademizmu i w ogóle ten problem na uczelni. To właściwie istnieje ten problem. Właśnie, istnieje. Czy ta nasza akademia kształtująca, kształcąca ludzi w duchu właśnie tradycji Strzemińskiego, czy stoi w linii prostej od akademizmu, czy też właśnie kontynuując myśl Strzemińskiego, który był prekursorem awangardy, czyli stał w kontrze do akademii, tak, do akademizmu, a my teraz, odnosząc się do niego, stajemy jak gdyby albo w linii prostej, albo właśnie w kontrze do jego działalności. Także tutaj to jest dosyć interesujący dla nas aspekt i temat. I wydaje mi się, że ta wystawa w tych trzech odsłonach w jakiś sposób się do tego odniosła, ale to nie jest
twór zamknięty. Ona się właściwie kształtowała, każda wystawa się różniła. Być może będzie gdzieś tam, myślę, dalej kontynuowana i kolejne wystawy również w jakiś sposób to się tego odnosiły, a może nie, a może wrócimy znów do tego źródła i spróbujemy dostrzec te więzi takie silniejsze. Jak popatrzymy na to, już może kończąc, ale chciałem jeszcze coś powiedzieć, patrzymy na to historycznie, to właśnie takim pierwszym zaprzeczeniem XIX-wiecznego sposobu uczenia w akademiach, który no, wywodzi się tak naprawdę przecież jeszcze ze średniowiecza, później w odrodzeniu, relacja zawsze była mistrz-uczeń, prawda, i uczeń miał naśladować, prawda, więc to wręcz miał się zbliżać do tego ideału, teraz zupełnie no, niepojęta sprawa, prawda, kiedy jeden artysta ma naśladować drugiego. I podważył to Bauhaus po raz pierwszy, prawda, i to była ogromna rewolucja, a teraz właśnie nikogo nie dziwi, że w akademiach jest tyle wydziałów, które się zajmują projektowaniem. Akademia XIX-wieczna to była sztuka salonowa, malarstwo, rzeźba, takie dyscypliny. A teraz większość właśnie studentów kształci się na kierunkach projektowych, a na malarstwie to tam jest mniej 15 osób, prawda? Na własne życzenie i na własną odpowiedzialność, bo akademia nie gwarantuje jakiejkolwiek możliwości życia z takich uprawiania. No więc to się właśnie wszystko zmieniło i o ile akademia nasza powstała w 1945 roku, miała te kierunki projektowe i to było takie inne w stosunku do Krakowa i do Warszawy, no to teraz wszystkie akademie mają kierunki projektowe, większość z tego braku znaczącego. No tak to wszystko wygląda. No, a wybór to jest około 30 artystów. Bardzo liczna grupa, a ja tak przechodząc przez wystawę naliczyłem co najmniej 7 do 9 osób, które związane są z Orłowskim, które miały możliwość debiutowania w Orłowsku, czy w ramach Triennale młodych, czy innych imprez. Byli tutaj też pokazywani niektórzy profesorowie i adiunkci, także duży krąg przyjacielstw. No tak, jesteśmy u siebie prawie, że można powiedzieć. Dziękujemy. Myślałam, że spokój stoi.